Zajęcia łączone to nowa forma pracy z dziećmi, którą stosujemy w tym roku szkolnym. Nauczanie tą formą obejmuje nie tylko edukację polskojęzyczną. Prowadzimy zajęcia w taki sam sposób na językach obcych w postaci jednej godziny tygodniowo. Nauczyciel prowadzący zajęcia łączone powinien posiadać wielką wiedzę i metodyczną wprawę. Ponadto na przygotowanie takiej lekcji trzeba o wiele więcej czasu czy pewnego przemyślenia. Mimo tak ciężkiej pracy, jaka położona jest na barki nauczyciela, ukierunkowane przez nauczyciela samodzielne uczenie się daje trwałą wiedzę, raduje ucznia, zachęca do dalszego wysiłku, wyrabia zaradność oraz samodyscyplinuje. Pozwala ono także utrwalać poznaną wcześniej wiedzę w klasie niższej lub poszerza proces uczenia się tego, czego uczeń może nauczyć się w klasie wyższej. Ponadto plusem też jest to, że dzieci integrują się w nieco innym środowisku, aniżeli w tym, do którego są przyzwyczajone, czyli do uczniów ze swojej klasy. Zajęcia te pomagają ukierunkować ucznia na ich zainteresowania, rozwijać pasję czy pobudzać wyobraźnię.